Państwowe gospodarstwa rolne do dzisiaj w wielu regionach kraju przynoszą niemiłe wspomnienie. Likwidacja, pozbawienie pracy i wykluczenie społeczne wielu rodzin. Jednak ten obraz ma też drugą stronę. Po likwidacji PGR-ów i przekazaniu ich po wygranych przetargach głównie spółkom pracowniczym, tym, które odważyły się ratować nierzadko zdewastowany rolny kombinat, było niewielu. A warto pamiętać, że nietrafione sprzedaże czy dzierżawy to około 10% przypadków w kraju, a w niektórych regionach, jak na Opolszczyźnie, niespełna 6%. Tymczasem wraz z likwidacją PGR-ów nie nastąpiła likwidacja społeczności, która tam żyła, zapomniana i określana przez niektórych mianem patologii. Jednak trzeba dać kłam takim twierdzeniom, ponieważ jest to niesprawiedliwe zarówno wobec mieszkańców popegeerowskich wsi i osiedli, jak i tych, którzy odważyli się wziąć PGR-y, spełnić warunki przejęcia, a przede wszystkim pomóc ludziom, którzy tam zostali. Ten trudny czas dzisiaj wspominają ci, którzy, jak Władysław Butor ze wsi Łany Wielkie koło Gliwic, odnieśli sukces. W PGR-ach pracowałem, jak bardzo wiele ludzi, prawdopodobnie około 500 tysięcy i zaczynało być coraz gorzej, brakowało pieniędzy, te PGR-y po prostu się chwiały i przyszła decyzja, likwidujemy PGR-y. W ten czas podjęliśmy z rodziną decyzję, że chcielibyśmy wydzierżawić gospodarstwa Łany Wielkie. Żeby zacząć, trzeba było pozastawiać się i dom, i wszystko, co było w bankach, rodzinę zastawić, znajomych pożyczyć. No i tak żeśmy zaczynali. Jeśli chodzi o pracowników, to przejęliśmy wszystkich, jacy byli, a po latach okazało się, że to była najlepsza inwestycja. Inwestycja w tych ludzi. Także dzięki tym ludziom mogliśmy tu rzeczywiście stworzyć nowe fundamenty na nowoczesne przedsiębiorstwo. I rzeczywiście to był trudny czas dla tych, którzy podjęli się dzieła budowy nowoczesnych gospodarstw i dla ludzi, którzy otrzymali szansę nowej pracy oraz godnego życia w PGR-owskiej wsi. Praca zawodowa zaczęła się w kombinacie PGR Gliwice, a konkretnie w tym zakładzie od 1978 roku. Nie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. Pan Butor przejął to gospodarstwo również z ludźmi. To było kilka pokoleń, które tutaj znalazły pracę. I nikt nie planował nigdzie odchodzić, żeby gdzieś szukać jakiejś pracy albo coś, bo to wszystko od małego było nauczone, jak to było kiedyś. To jak to się rozlatywało, no to była bieda. Dobrze, że tak pan Butor to wziął i to przetrwało. Początki były niezwykle trudne, gdyż przejęty majątek był, powiedzmy, mocno już wyeksploatowany. Praktycznie wszystkie wypracowane pieniądze były inwestowane powtórnie w gospodarstwo, gdyż to było jedynym właściwie takim czynnikiem, który dawał nam przyszłość rozwoju naszego gospodarstwa. W 1994 roku byłem jednym z pracowników, którzy zaczęli swoją przygodę z nową firmą. Z firmą Poldanor, a dzisiaj Wood Valley. Był to okres, gdzie brakowało nam pieniędzy na wszystko. W 1994 roku, żeby nie inwestorzy, nie wyobrażam sobie dzisiaj, co by się stało ze 126 pracownikami, którzy pracowali na tej fermie. No na pewno żeśmy się bali, bo przyjechali właściciele, ale tylko, że powiedzieli, że kto chce pracować, to będzie pracował. No i tak zostało. Dzisiaj trzeba mówić o tamtych trudnych czasach. Przede wszystkim jednak należy przypominać i podkreślać to, że dzięki tym ludziom i ich odwadze na popegeerowskiej ziemi powstały nowoczesne towarowe, gospodarstwa rolne oraz hodowle, które są wizytówką europejskiego rolnictwa i które spowodowały, że wbrew obawom, jako kraj jesteśmy liczącym się producentem i eksporterem żywności w Europie. Takie nowoczesne, towarowe gospodarstwa rolne mamy niemal w każdym regionie naszego kraju. Okres, który minął od tamtych czasów, początku lat 90., w naszym przypadku zaowocował wieloma inwestycjami. To jest rząd około miliarda złotych w dzierżawione nieruchomości i w całe przedsiębiorstwo. I dzisiaj możemy powiedzieć, że pracujemy na bazie ponad 20 ferm trzody chlewnej. Uprawiamy ponad 8 tysięcy dzierżawionych od Skarbu Państwa hektarów. Zainwestowaliśmy w zakłady mięsne, które uzupełniły nasz cały łańcuch produkcyjny od pola do stołu.
I dodatkowo od roku 2005 inwestujemy w biogazownie rolnicze, których mamy dzisiaj 8. Jest to gospodarstwo prowadzące towarową produkcję w temacie hodowla krów mlecznych. Posiadamy stado 430 krów o wydajności średniorocznej ponad 11 tysięcy litrów mleka. Jest to, jeśli chodzi o wydajność i produkcję, jest to druga obora na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o produkcję mleka. Ponadto prowadzimy uprawę buraków cukrowych, produkcję rzepaku, pszenicy, jak również jęczmienia jarego na areale 2,5 hektara. Umowy dzierżawy. Spółkę tą kupiliśmy od Skarbu Państwa jako wykup udziału w 2010 roku. Zatrudniamy ponad 60 pracowników. Do 2014 roku mieliśmy tutaj pakiet inwestycyjny związany z gwarancją przez nas zainwestowania środki trwałe tego przedsiębiorstwa w rozwój produkcji, jak również z gwarancją zatrudnienia tych pracowników. Gospodarstwo przyjęło Rubin 25 lat temu. No, gospodarstwo, które 3 lata było, leżało odłogiem, bez pracowników, bez jakiejkolwiek hodowli. Od tamtego czasu na dzisiaj mam 100% w tym gospodarstwie, w tych 500 hektarach, z deszczowni pozakładane oraz hodowlę trzody chlewnej o 2000 macior w cyklu zamkniętym. Roczna produkcja 55 tysięcy tuczników. Na tych 700 hektarach gruntach na dzisiaj uprawiam głównie kukurydza, ziemniaki, buraki, pszenica, rzepak i kukurydza do biogazowni. W 2012 roku została wybudowana biogazownia o mocy 1 MW, całkowicie nowoczesne gospodarstwo. Zatrudniam na dzisiaj razem 80 osób. Przejęte gospodarstwa w latach 90. dzisiaj po 20 paru latach wyglądają zupełnie inaczej. Środki zainwestowane w ludzi, w gospodarstwa przynoszą efekty. Mamy naprawdę czym się pochwalić. Agrofem gospodarzy na 1300 hektarach razem z gospodarstwami współpracującymi. Uprawiamy rzepak, pszenicę i kukurydzę głównie. Jesteśmy w nowej oborze otwartej w 2018 roku, oborze na 450 sztuk krów mlecznych. Jest to nowoczesna obora wolnostanowiskowa ze zgarniaczami. Doimy na hali udojowej typu karuzela 36 stanowisk. To była dla nas szansa, którą wydaje mi się, że potrafiliśmy w jakiś tam sposób wykorzystać. No, my żeśmy też ileś tam lat temu jeździli po tych gospodarstwach niemieckich, francuskich i też patrzyliśmy na coś, co wydawało się prawie że niemożliwe. Myślę sobie, że wiele firm, które przejęły te były państwowe gospodarstwa rolne, potrafiły je zagospodarować, a w tej chwili to czasami jeżdżąc po zachodzie wydaje mi się, że mogłyby się troszeczkę role zmienić i moglibyśmy zacząć przyjmować i przekazywać swoje doświadczenia. I co ważne, dzisiaj dzierżawcy i właściciele nowoczesnych gospodarstw nie wstydzą się tego, że przejęli PGR-y, tak jak nie wstydzą się ci, którzy z PGR-ów pochodzą. Pokazali, że włożony wysiłek i trud, niepozbawiony wielu wyrzeczeń, także osobistych, się opłacił. Ale niestety nie jest to cała prawda. Nad rozsądkiem i ekonomiką górę bierze polityka. Wiele z tych gospodarstw, które zainwestowały dziesiątki milionów złotych, dzisiaj jest zagrożonych likwidacją i upadłością. Powód? Niebawem kończą się dzierżawy i nie ma gwarancji ich przedłużenia. Część nie wykupiła całej ziemi, ponieważ zgodnie z ustawą nie mogła. Problem już mają także ci, którzy wcześniej z przyczyn ekonomicznych i społecznych nie wyłączyli części dzierżawionej od państwa ziemi. Na początku przekształceń agencja, udzielając nam dzierżawy na tym gospodarstwie, z 912 hektarów zabrała nam 25% od razu. Zostaliśmy wtedy z 736 hektarami. Na dzień dzisiejszy mamy tych hektarów 631. Prowadzimy hodowlę bydła, zatrudniamy 20 pracowników. Jeśli się to przeliczy na jednego zatrudnionego, to wychodzi około 30 hektarów na rodzinę pracowniczą. To jest gospodarstwo, że tak powiem, zatrudniające zbyt dużą ilość ludzi.
Niemniej jednak tych ludzi nie zwolniliśmy. Gdybyśmy wydzielili jeszcze 30%, zostałoby nam około 400 hektarów. Należałoby zwolnić ludzi, zlikwidować hodowlę. I tam, gdzie te gospodarstwa już istnieją, nie można po prostu tam likwidować, bo nasze województwo, województwo lubuskie, ma słabe gleby. I ja z racji tego, że pracowałem kiedyś w weterynarii i w tej chwili mam przedsiębiorstwo, pracuję w przedsiębiorstwie tak dużym, jestem współudziałowcem tego przedsiębiorstwa. Mamy 520 krów, ponad 1000 sztuk bydła i uważamy, że takie gospodarstwo powinno być prowadzone wręcz pokoleniowo, bo nie można w tej chwili rezygnować z takich gospodarstw. Dlaczego? Dlatego, że po prostu Polska bogaci się czym? Wiedzą, ale też bogaci się tym, co ludzie wyprodukują, czyli eksportem. Pojawiają się głosy, że ziemię dzierżawcom trzeba odebrać i zlikwidować rolnicze latyfundia. I znowu nikt nie myśli o ludziach, którzy tam zostali. Teraz pracują tam i godnie żyją. Politycy piszą ustawy i wysuwają nawet utopistyczne pomysły, jak tworzenie nowych PGR-ów. Jak zaczynała się prywatyzacja, takim modelem było dla nas, dla załóg PGR-owskich, stwierdzenie, że najpierw przedadministrowanie dzierżawę do własności i do własności trwałej będziemy przechodzili. Dzisiaj po 20 paru latach z przykrością muszę powiedzieć, że bardzo łatwo szafuje się losem ludzi, którzy swoje życie związali z państwowymi gospodarstwami rolnymi, zmieniając bardzo często koniunkturalnie prawo w celu zrealizowania swoich własnych interesów politycznych. Zagrożenia dla tych gospodarstw, o których mówiłem, że są prężne, dobrze funkcjonują, są bardzo duże, ponieważ nie można w rolnictwie gospodarzyć bez zapewnienia trwałości funkcjonowania. I dzisiaj w przypadku gospodarstw, które mają hodowlę, mają zwierzęta, ograniczanie ich podstawowej bazy produkcyjnej, jakim jest ziemią, może doprowadzić, że dojdzie do powtórki z historii, gdzie w niektórych gospodarstwach, w niektórych rejonach Polski niestety zostały bardzo dobre gospodarstwa zniszczone. Brak jednej ustawy o spółkach handlowych, prawa handlowego, stworzył warunki do manipulowania przez i rządzących, i posłów, i senatorów, i związkowców, żeby stale poprawiać i zmieniać źle, czasem na kolanie, napisane prawo. Ja się wychowałem na wsi, wychowałem się w gospodarstwie Paruszowice. To był kombinat rolny Byczyna. To był bardzo dobry kombinat, nastawiony na produkcję taką wielkotowarową. Na szczęście dla mieszkańców właśnie gminy Byczyna te nasze PGR-y poszły, mówiąc kolokwialnie, w bardzo dobre ręce. Chciałbym przestrzec wszystkim, gdybyśmy mieli robić kolejną rewolucję w zarządzaniu czymś, co naprawdę dojrzewało przez wiele lat do takiego dobrego funkcjonowania. Wszyscy ludzie się odnaleźli na wsi po likwidacji PGR-ów. I proszę wszystkich, jeżeli jest taka możliwość, abyśmy to uszanowali, ten wysiłek. To są tak naprawdę przedsiębiorstwa rolne w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu i które naprawdę dają przyszłość nie tylko dla samego przedsiębiorstwa, ale dla całego otoczenia, które jest na wsi. Po PGR-owskich wsiach są ludzie, którzy po 1991 roku pamiętają, że zostali z niczym. Mieli tylko nadzieję, że coś się zmieni. Czekali, ale żadna z obietnic im składana nie została zrealizowana. Sens życia przywrócili im dopiero ci, którzy odważyli się budować nowe gospodarstwa, nierzadko na bazie ruin. Wzięli już sprawy w swoje ręce. Pracownicy nie chcą powrotu do czasów PGR-ów, które mogą przywrócić nierozważne decyzje polityków i ich ustawy. I co ciekawe, ludziom w PGR-owskich wsiach żyje się dobrze, choć nie jest lekko. Dla rządzących PGR to wyrzut sumienia. Ale czy nie powinni się zastanowić, że nowym dzierżawcom i po części właścicielom, jak i pracującym tam ludziom szykują powtórkę z historii? Wydaje się, że to najwyższy czas, aby się opamiętać.